Przede wszystkim ważne jest to, żeby nie korzystać z wzorów takich w internecie. Mhm. Te wzory niestety zawierają masę błędów, jak na przykład właśnie dopuszczenie opcji wypowiedzenia umowy terminowej. I pomimo tego, że to jest zapisane, to i tak nie będzie skuteczne. Absolutnie nie można zawierać umów najmu na czas nieoznaczony. Te umowy są skrajnie niekorzystne dla właścicieli mieszkań. To, co rekomenduje się teraz, to żeby dwie strony były zabezpieczone, to bardzo klarowne zawarcie postanowień umownych co do obowiązków, która strona za co jest odpowiedzialna, no i z punktu widzenia właścicieli mieszkań jednak najem okazjonalny.